Radio Campus. Cześć Warszawo. Gość w studiu Radio Campus, Paweł Lewicki, cześć. Witam serdecznie. Stacja Sport.pl. Dzisiaj ruszacie, dzisiaj mówicie. Cześć ludzie, nie musicie siedzieć przed komputerem, a możecie się umówić w internecie, iść się ruszać. Tak, no nie startuje, tylko już wystartowała. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy kilkunastu osób wystartował dzisiaj portal stacjasport.pl. No powiem tak, trochę przewrotnie. Chcemy odciągnąć dzieci i młodzież od komputerów, ale dlaczego przewrotnie? Ponieważ ten komputer troszeczkę jest nam do tego potrzebny. Dlatego, że aby znaleźć swoją wymarzoną dyscyplinę sportu, dowiedzieć się wielu fajnych ciekawostek, czy znaleźć jedno z 17 tysięcy miejsc w Polsce, gdzie dzieci i młodzież mogą uprawiać sport. Do tego potrzebny jest komputer i internet. I widzisz, trochę chcecie zniszczyć to stereotypowe podejście, że tylko piłka nożna i bieganie. Można na boiskach robić mnóstwo innych rzeczy. Piłka ręczna, siatkówka, o której się dużo mówi, tenis. Oczywiście, że tak. To nie tylko te dyscypliny, aczkolwiek wiadomo, że to są to dyscypliny najbardziej popularne w Polsce, szczególnie wtedy, kiedy poparte są sukcesami naszych reprezentacji, tak, czy zespołów polskich, ale kilkadziesiąt dyscyplin sportu, które znajdzie się na portalu stacjasport.pl, zachęci poprzez różne ciekawostki, jak chociażby informacja, czy szybsza jest lotka od badmintona, czy piłka od tenisa, ale co najważniejsze, aplikacja społecznościowa, która działa jako funkcjonalności portalu stacjasport.pl, aplikacja, która nazywa się Zgraj się na sport, służy do tego, żeby osoby, które chcą uprawiać różne dyscypliny sportu, a niekoniecznie mają do tego swoich kolegów czy znajomych, mogły wejść na nasz portal, zalogować się, zarejestrować, założyć wydarzenie, bądź dołożyć się do wydarzenia, które chcą poprzez które chcą uprawiać czy trenować ulubioną swoją dyscyplinę sportu. Ten portal jest przeznaczony dla dzieciaków, dla młodzieży, dla licealistów, lecz także dla rodziców. Stacjasport.pl. Nie szukamy sportowca ani talentu. Chcemy zainteresować dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia dyscyplinami sportu, odciągnąć od komputerów. Więc tak, to jest portal. Znowu przewrotność. W Polsce ostatnimi czasy bardzo dużo fajnych inicjatyw sportowych. Popieramy każde, byle jeszcze więcej. Różnica między naszym projektem a tymi wszystkimi polega na tym, że nasz projekt nie szuka talentu ani sportowca. Czyli nieważne, czy jesteś otyły, czy wysportowany, rusz się, zaproś swoich znajomych, tak? Namów rodziców, ponieważ wiadomo, że jak powiedziałem, portal przeznaczony dla dzieci i młodzieży, no ale powiedzmy sobie szczerze, ten rodzic też jest potrzebny do tego, żebyśmy mogli uprawiać sport. On musi również czasami wygonić tego młodego człowieka na boisko. No powiedzmy sobie tak, no jak ja już nie należę jakby do osób najmłodszych, tak? Młodych ale, duchem. Ale młodych duchem i umysłem, tak? Ale w naszych czasach, latach 90., tak? Mama wołała, Paweł, wraca już obiad. Jak strzałem z podwórka, mamo, kolejne 15 jeszcze minut, proszę, chwilę, tak? Dzisiaj jest odwrotnie. Rodzic za karę wypędza spod komputera dziecko na podwórko. Rodzic jest potrzebny, ale powtarzam tak, to nie jest problem dzieci, to jest problem braku dostępu do informacji. Stacjasport.pl jakby spełnia wszystkie założenia tak, żeby dzieci i młodzież mogły znaleźć miejsce w tysiącu miast w Polsce, czyli to są wszystkie miejscowości w Polsce od 1,5 tysiąca mieszkańców do Warszawy, jeżeli chodzi o ludność, czyli ogólnopolski portal dla wszystkich. Wchodźcie, rejestrujcie się, zakładajcie wydarzenia, polecajcie. Zapraszam również na naszego Facebooka, tak, gdzie można wymieniać... Wszyscy dzisiaj na fejsie są. Oczywiście, że tak. No, to jest ta przewrotność, o której na początku spytałeś, tak? Odciągam od komputera, ale no, ten komputer no, internet tak. Jest nam dzisiaj niezbędny. Paweł Lewicki, stacjasport.pl. To co, dzisiaj ruszacie i od jutra widzimy na warszawskich boiskach i boiskach w całej Polsce mnóstwo młodzieży zapalonej do pracy i działania? Portal ruszył, projekt ruszył, wchodźcie rozsądnie, żeby serwery nie padły, oczywiście żartuję, wchodźcie jak najwięcej. Czy boiska się zapełnią? Mamy taką nadzieję. Projekt jest pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jest dla nas niezwykle ważna sygnatura tego, że dzisiaj
dzisiaj warto wspierać takie inicjatywy. Projekt jest misyjny, projekt jest społeczny. Mam nadzieję, że się spodoba. I co najważniejsze, jeżeli się spodoba, to jesteśmy przygotowani na to, żeby w najbliższym czasie ruszyć z aplikacją Zgraj się na sport 18+, więc czekamy na wasze komentarze, tak? Każda opinia jest dla nas ważna. Mamy nadzieję, że spełnimy oczekiwania dzieci i młodzież w całej Polsce. Ruszamy. Paweł Lewicki, dzięki i powodzenia. Cześć, miłego dnia wam życzę. Campus. Rezerwat dobrej muzyki.